Witam Was, moje lewki kochane, na kanale Kasia Tarot. To będzie takie Wasze czytanie ogólne na miesiąc wrzesień 2023. I zahaczymy o takie tematy jak ogólna energia na wrzesień, praca i finanse, zdecydowanie miłość i wyciągniemy sobie karty również porady. Także witam Was serdecznie. Co ja mam? Mam nadzieję, że mieliście fajne lato. Trochę się spóźniłam z nagraniami. Mam bardzo dużo do pracy. Do pracy. Dużo pracuję po prostu. I nie mam czasu, żeby nagrać nic dla Was, kochani. Dobra, moje lewki, jak tam Wasze urodziny? Co tam się u Was działo? Piszcie do mnie. W ten weekend, w niedzielę nie będzie live'a. Zobaczymy się dopiero w następnym tygodniu, nie w tym. I co jeszcze miałam powiedzieć? Nic. Ogólna energia dla lewków na miesiąc wrzesień. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało z wszystkimi. Trochę pozmieniałam. Mamy asa mieczy. Mamy asa mieczy. Prawda, może prawda wyjść jakaś na jaw. Nowy pomysł. Nowa myśl. Zdecydowanie jakiś nowy pomysł, ale prawda wychodzi na jaw. Tu ktoś idzie do Was serdeczny. Ktoś, kto Wam chce pomóc, albo Wy po prostu będziecie mówić tak, jak jest. Kawa na ławę, dziękuję, nowy początek. Zaczynam nowo, mówię, co myślę. I chcę w jakiś sposób, wy będziecie chcieli może komuś pomóc? Albo pomoc idzie w waszą stronę. I piękne słońce, to jest również wasza karta lewki. Macie piękną kartę. Dużo radości. Karta słońce to są wielkie arkana. Należy do wielkich arkan. Nie wiem, jak to wymienić na język polski. 20 lat już w Anglii, także już zapomniałam, jak się mówi poprawnie po polsku. Ale mniejsza z tym, macie piękne słońce, to jest wasza karta, widzę dużo kart, ale ja mam takie wrażenie, że to jest wasza energia dawania, prawdomówności i dawania, i radości, i słońce w waszym domu i was, idzie do was radość, we wrześniu będziecie radośni, prawda, może ktoś wam chce jakąś dać pomoc, może otrzymacie pomoc, ale cokolwiek się wydarzy, to przyniesie wam dużo radości. Mamy przepiękne słońce, słońce wszystko świetli i jest nadzieja. Może czekacie na coś, to coś przyjdzie. Jest szczęście, idzie szczęście, dużo radości będzie we wrześniu. Wrzesień będzie taką fajną, takim fajnym miesiącem dla was. Nie dość, że prawda, może takie taka zła energia od was odejdzie, będziecie może w energii takiego dawania, pomagania komuś, takiej dobroci. Jeżeli będziecie pomagać, to radośnie będziecie pomagać, jeżeli może to jest jakiś nowy pomysł, może to będzie jakiś nowy pomysł na życie, na to, kim jesteście, może ludzie inni po prostu zobaczą naprawdę, kim jesteście, jak jesteście ludźmi, którzy chcą dawać, którzy są dobrzy. Ja tu widzę dużo takiej fajnej energii, dobroci, takiego lewka, dobrego, takiego pozytywnego lewka. Dawania. Jesteście po prostu ludźmi, którzy lubią również dawać innym. Także pomagać, dawać. Także piękna energia dla was. Takiej dobroci, takiego szczęścia, taka energia. Zostawmy te karty tutaj. I teraz paznokcie obcięłam, takie mam krótkie paczki, nie lubię takich. Ale mniejsza z tym. Zobaczmy, co będzie się działo w waszych finansach. W miesiącu wrześniu, jeżeli chodzi o waszą pracę, praca i finanse. Zobaczmy, co będzie się działo w miesiącu wrześniu dla was, w waszym życiu. Praca i finanse. Czego możecie się spodziewać? Czego lewki mogą się spodziewać? Nas zwracać uwagę. Praca i finanse. Mamy rycerza buław. Wy możecie, mamy tutaj pod asem tego rycerza buław, także wy możecie na przykład zacząć jakiś projekt albo myśleć o jakimś projekcie, macie jakiś nowy pomysł na coś. Tylko, że wasze, to będzie takie krótkoterminowe, mam pomysł, zrobię coś, ale to nie, tu nie będzie tak jak gdyby podstaw do tego, żeby cokolwiek dokończyć. Albo ktoś leci w waszą stronę, ale zaraz zobaczymy.
Wy będziecie. Wiecie, co wam powiem tak? Wy w ogóle będziecie się odwracać od takiego zachowania. Wy będziecie się odwracać od takiego zachowania, bo nie będziecie chcieli się tak zachowywać tak naprawdę. Niektórzy z was mogą nie chcieć pracować czy dla siebie, czy po prostu tak do skoku, takich w tymczasowych pracach. Niektórzy, którzy mają jakąś, nie wiem, umowę o dzieło, nie wiem, jakie teraz są umowy w Polsce. Ja pracowałam kiedyś na umowę o dzieło, umowę o zlecenie. Wy będziecie się zdecydowanie oddalać od tego. Wy chcecie to zostawić, wy chcecie pracować ciężko w tym, czym lubicie i w stałej pracy. Także wy, niektóre lewki, które szukają na przykład stałej pracy, stałego zatrudnienia, a nie takiego tylko z doskoku tymczasowego, to będziecie pracować ciężko na to, może nawet będziecie szukać ciężko, ale tu będzie coś do oblewania. I tu jest podpisywanie kontraktu również. Także lewki karta jest taka, że wy będziecie się odwracać do jakichś krótkoterminowych, niepewnych prac. Wy wkładacie pracę w coś, będziecie wkładać pracę w coś albo w szukanie innej pracy, ale może jesteście rzemieślnikiem we własnej dziedzinie, w tym, co lubicie robić, jesteście dobrzy w tym. I tym będziecie się zajmować, i w takiej pracy będziecie pracować, co lubicie. Tu będzie coś do oblewania. Niektórzy z was mogą otrzymać pracę dzięki przyjaciołom. Może przyjaciele się pojawią w waszym życiu i którzy zaoferują wam stały kontrakt. Ale ja widzę tu stałe kontrakty, ja tu widzę stałą pracę. Nie będziecie już tym rycerzykiem buław, który z doskoku gdzieś tymczasowo pracuje. Wy nie chcecie się w ogóle tak zachowywać i tak się nie będziecie zachowywać. Wy będziecie bardzo rzetelni, jeżeli chodzi o waszą pracę, zarabianie pieniędzy i wy będziecie mieć co oblewać w miesiącu wrześniu. Tu ja widzę podpisany kontrakt albo jakąś większą firmę. Niektórzy mogą zacząć się zajmować sprawami duchowymi, na przykład w tym sensie taką pracę mogą otrzymać. To będzie praca, która na pewno wam przyniesie dużo radości i takiej z pasją będziecie. Z pasją będziecie wykonywać tą pracę i zdecydowanie radość. Zobaczcie, tutaj jest to słońce. Będzie co do oblewania. Tutaj idzie do was to słońce, ta radość, coś do oblewania. Po prostu macie przepiękne karty na tym wrześniu. Będziecie radośni, będziecie ogólnie radośni. Również te sześć pentakli to jest karta może nawet otrzymania, czy otrzymania nowej pracy, czy otrzymania gdzieś, pójdziecie gdzieś wyżej. W swojej pracy, w której pracujecie, będziecie mogli wiedzieć, na czym już stoicie, jeżeli chodzi o pracę, w której jesteście na przykład z czegoś tymczasowego, co nie było takie stałe. Praca zmieni się na coś stałego, na stały dochód, gdzie wy będziecie mogli na przykład codziennie od 8 do 5, nie wiem, pracować, nie wiem, jakiego nie są w pracy w Polsce, ale coś stałego i coś do oblewania, z fajnymi ludźmi niektórzy będą pracować z bardzo fajnymi ludźmi. Kochanymi, dobrymi ludźmi. Ja tutaj widzę dużo słońca, dużo radości, dużo takiego dobroci. Coś tak fajna energia. Fajna energia. I jeżeli chodzi o pracę, to zdecydowanie odwracacie się od czegoś tymczasowego, coś, co nie było rzetelne, coś, co nie było stałe, idziecie naprzód. I będziecie pracować tutaj. Będziecie pracować ciężko, jeżeli chodzi o to. Wy będziecie dawać z siebie wszystko, ale będzie również coś do opijania. I mi się wydaje, że to będzie jakiś kontrakt do podpisania dla niektórych was. Coś stałego, coś, co wam przyniesie dużo radości. Także wy będziecie szczęśliwi w tym wrześniu. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, to super karty macie. A teraz ja jeszcze chcę zobaczyć. Zobaczmy miłość, miłość. Miłość dla lewków. Uczucia miłości. Zobaczmy, co dla lewków. Mamy wisielca. Mamy znowu papieża. Mamy cztery buławy. Mamy siedem pentakli. Mamy dwie buławy. Macie wieżę. Mamy trzy miecze, 10 mieczy i 8 buław.
Teraz kochani, ja tutaj nie widzę jakiejś osoby. Jedna historia jest taka, że możecie po prostu w miesiącu wrześniu odejść od, z bolesnego związku małżeńskiego. To jest dla niektórych lewków. Dlaczego? Bo jest po prostu zastój. Tu może niektóre z was lewki są w związku małżeńskim, nie widzicie, po prostu spojrzycie na ten, na ten związek trochę z innej perspektywy. Tu nie będzie niczego do budowania. Może gdzieś tak połowa września będziecie się zastanawiać. Czekamy, ja już długo czekałam, czekałem, żeby coś z tego związku wyszło. Mi się wydaje, że mieliście wystarczająco dużo cierpliwości, jeżeli chodzi o ten związek. Jeszcze tak będziecie się trochę zastanawiać, gdzie tu iść, ale was bardzo oświeci. Oświeci was coś, tu jest wieża, tu coś się wydarzy, tu jest jakieś wydarzenie. I mi się wydaje, że podejmiecie bolesną decyzję o odejściu, albo ktoś po prostu podejmie bolesną decyzję i trzeba będzie coś zakończyć. Coś, co kogoś będzie bardzo bolało. Ja nie wiem, co to jest ta wieża i chcę się dowiedzieć, co to są trzy miecze. Jeżeli jesteście... Nie jesteście w związku, to ja dalej tutaj waszego związku nie widzę, ponieważ wy dalej tak jak gdyby kurujecie się z tego jakiegoś bolesnego zawodu sercowego. Stajecie się może nawet bardziej uduchowieni i dalej tak jak gdyby no macie dużo na głowie, ale wy chcecie już to zostawić. Wy dalej ten, ja jeszcze powiem wam tak, że bolesna taka energia złamanego serca, tego, że coś się wydarzyło, ktoś może was zdradził, to jeszcze pozostanie we wrześniu. Dla niektórych lewków, które są w związku, niekoniecznie w związku, no ale coś tutaj się wydarzy, tam, tą wieżą mogą być wiadomości od kogoś, które przyjdą i wy możecie się dowiedzieć, że ta osoba na przykład was zdradzała. Coś na temat waszej osoby się dowiecie. Tu będzie dużo wiadomości szło i te wiadomości będą powodem jak gdyby rozstania, rozłąki, zakończenia czegoś, co wam złamało serce. Dlaczego mamy wisielca? Wy może spojrzeliście na swojego partnera z takiej strony, że po prostu zobaczyliście jego prawdziwe oblicze. Oblicze człowieka, na kim nie możecie polegać. To jest osoba, która może dużo mówi, dużo pisze, ale tutaj nie ma... Ale wy jesteście cesarzowymi. I wy się tylko zadajecie z rycerzykiem. I co takim rycerzykiem, z takim rycerzykiem, który tak naprawdę nie jest stabilny i nie ma dużo do zaoferowania oprócz romansu. Wy jesteście cesarzowymi i wy takiego związku nie chcecie. Dlaczego mamy papieża? Ten związek z tą osobą jest ciężarem, jest czymś toksycznym, jest czymś, co więcej przynosi. Także dla lewków, które są w związku, mi się wydaje, że naprawdę, już powtarzam, zauważyłyście lewki swoją wartość. Zauważycie lewki swoją wartość, kim tak naprawdę jesteście. Związek, w którym jesteście na dzień dzisiejszy, mówię do lewków, które są w związku, to jest jakaś tragedia. Nie dość, że jest ciężki, trudny związek, toksyczny związek, może jesteście w związku z diabłem, czyli z osobą toksyczną, lub koziorożcem, ale ten koziorożec to też jest jakiś niewierny. Tu jest co was trzyma i to trzymają was łańcuchy, które nie powinny was trzymać. To nie jest związek oparty na miłości, takiej kochanej miłości, na zaufaniu itd., itd. Tu są tajemnice, tu są kłamstwa, tu jest coś, czego nie wiecie i... Tak naprawdę mi się wydaje, że ten wisielec tutaj, to trochę zatrzymanie się, te rozmowy nawet z tą osobą, pokażą wam, że ta osoba to nie jest was cesarz. To jest tylko jakiś rycerzyk, który wpada, wypada, zaświruje i tak naprawdę nie można na nim polegać. To może być również świrus typu Kasanowa, który lata się spotyka z innymi kobietami za waszymi plecami. Wy już tego nie chcecie. Ta osoba w tym związku, ona nie ma dobrych intencji w stosunku do was.
Dlaczego cztery są buławy? Dom, który budowaliście, w cudzysłowie, nie w cudzysłowie, to nie jest to, to nie są oczekiwania. Ten dom został zburzony. Tu mamy znowu wieżę. Ten dom zostanie albo został zburzony. To nie jest to, co wam przynosi radość. Ten związek, ta osoba, wy będziecie się odsuwać od tej osoby emocjonalnie. Nie wiem, pewnie już nawet nie czujecie tego samego, co wcześniej. Ta wieża wam pokazała, że ten dom, ten związek nie był budowany na czymś stałym. No i nie będzie, bo tu jest ten diabeł. Wy się długo i tak naczekałyście lekki, naczekaliście. Znowu związek, mamy papieża tutaj. Mi się wydaje, że wy byłyście lewki bardzo cierpliwe, jeżeli chodzi o ten związek, że dużo czasu dałyście, ale prawda została powiedziana, musi być powiedziana na temat tego związku, w którym jesteście. Wy wątpicie, czy to w ogóle jest miłość. Byście czekali, byście chcieli ten dom zbudować, tą rodzinę zbudować, ale to okazało się, że to jest tylko, to jest rycerzyk. Czas, zaczynacie myśleć już tak, lewki, że czas iść naprzód, gdzieś indziej, w drugą stronę. Wy już, mi się wydaje, będziecie mieć we wrześniu cel, w którą stronę iść. Karma wróci do osób, które was skrzywdziły, na których się zawiedliście. Tu mogą być jakieś przeprosiny, może ktoś was przyjdzie i przeprosi. Może wy nawet przeprosicie tą osobę, że za długo czekałyście i to nie jest to tak naprawdę. Dlaczego mamy wieżę? Związek się rozpadnie we wrześniu. Dla niektórych lewków, które są w związku, ten związek się rozpadnie i te karty są już tak, już bardziej takie czyste, nie mogą być. Związek się rozpadnie we wrześniu. To będzie może taki dłuższoterminowy. To jest związek, w którym wy się czuliście, że wy się staracie, że walczycie, ale tutaj jest, tutaj nie ma efektów. Tutaj się nic nie dzieje. Wy się już poddaliście, jeżeli chodzi o ten związek. Tu było za dużo cierpliwości, już czekaliście wystarczająco długo i ten związek się zawali. Wy wybieracie, może nawet się przeprosicie. Może ja widzę wagę, również widzę znaki wodne, widzę koziorożca. Waga, mówiłam już wagę. Wy wybierzecie bycie niezależnym. Niezależnym, niezależną. Trzy miecze. Dlaczego trzy miecze? Co was boli? Dlaczego was boli serce? Tu są jakieś sekrety, tajemnice. Wy możecie nie mówić. Ktoś może coś nie mówić. Wasza intuicja wam mówi o tym, że tu mogła być jakaś zdrada. Wasza intuicja wam mówi, że to wy możecie być zostawieni albo będziecie zostawieni. Tu nie jest fajna energia. Tu jest energia pięciu mieczy. Tu nie ma miłości. I to was boli, że tutaj tak naprawdę nigdy nie było miłości takiej prawdziwej, docesarzowej, szacunku. Mimo bolesnego zakończenia i wiecie, że musicie może coś zakończyć, tu idą zmiany, to jest ta zmiana, to jest to zakończenie, ten koniec. Już niżej upaść nie możecie, dziękuję, do widzenia. Tu będzie również cisza, nie będziecie rozmawiać może z tą osobą, albo ta osoba nie będzie z wami rozmawiać. Wy możecie mieć jeszcze trochę zamęt w głowie, co robić, gdzie iść, w którą stronę i tak dalej, i tak dalej. Ktoś bardzo będzie chciał z wami rozmawiać. Także czytanie, jeżeli chodzi na wrzesień, jeżeli chodzi o wrzesień, to zostanie tak, że wy możecie podjąć decyzję o rozejściu. Ja nie widzę jeszcze końca, ale co ja widzę, co was czeka, co się wydarzy. Ta osoba będzie bardzo chciała z wami rozmawiać, będzie chciała bardzo dyskutować, tu będą wiadomości, ta osoba będzie chciała popłynąć na spokojniejsze wody albo z wami, albo zauważy, że ta osoba, że wy się oddalacie, że wy chcecie popłynąć na spokojniejsze wody.
Także ta osoba, ja mam takie wrażenie, że ta osoba zacznie panikować. Jeżeli wy postawicie tej osobie ultimatum, słuchaj, my się rozchodzimy, to jest koniec, to jest toksyczne, to są jakieś kłamstwa, ja nie mam zamiaru się w to wciągać i tak dalej. Ta osoba wasza, będzie, tak jak gdyby będzie w takiej w stanie paniki, że oni będą chcieli z wami rozmawiać. Wy jesteście ich słońcem. Wy z tym samym, z tym końcem, wy tak do końca nie wiecie, co macie robić jeszcze. Tu jest taka, ale będziecie się blokować, może nie będziecie chcieli tak naprawdę rozmawiać z tą osobą. Wy się czujecie zostawieni, porzuceni. Wy po prostu się czujecie niedocenieni. Niedocenieni. Wy jesteście cesarzowymi. Wy stanowisko cesarzowe macie. Ta osoba jest tylko jakimś tam rycerzykiem, do tego jeszcze buław. Wam to nie daje takiego emocjonalnego spełnienia, ten związek. Tutaj czegoś brakuje. Widzicie, że ta osoba to jest taki diabeł. Tutaj są, mogą być używki, tutaj mogą być inne kobiety. Tu jest zdrada, czujecie się wewnętrznie zdradzeni. I czas to zakończyć, czas iść naprzód. Wy będziecie myśleć o tym. Ja tu nie widzę, że wy napadniecie na tą osobę, będziecie mówić, ale tu jest ta wieża. I to może być olśnienie, albo spontanicznie coś się wydarzy, że dobra, koniec, musimy już skończyć z tym. Ja wolę być sama lub sam. Nie jesteś tym, nie jesteś tą osobą, z którą myślałam, że spędzę resztę życia. My nie mamy na czym budować domu. To, co my budujemy, ten dom, te cztery buławy, nie mamy na czym tego budować tak naprawdę. Tutaj nie ma stabilnych fundamentów, jeżeli chodzi o nasz związek. I tu będziecie się zastanawiać, tak do końca, ja nie widzę na wrzesień tutaj ostatecznego powiedzenia sobie nie. Do widzenia i tak dalej, nie widzę jeszcze. Tu będzie komunikacja, ta osoba będzie się z wami komunikowała, wy możecie się blokować i wy możecie mieć po prostu bardzo dużo takich mieszanych uczuć, co tu robić, gdzie tu iść, w którą stronę. Zobaczymy, wyciągniemy trochę karty porady, zobaczymy karty porady, co Tarot mówi, jaka jest porada dla lewków, co lewki, na co lewki powinny zwrócić uwagę, na czym się skupić w tym wrześniu, co karty radzą. Karta mi spadła, nie umiem tasować. Patrzcie. Następna karta wypadła. Ten diabeł po prostu sprawia, że czujecie się zostawione same, że nie macie oparcia. Tu mogą być sprawy również finansowe, problemy finansowe z tym diabłem. Jakiś eks może będzie chciał pieniądze od was. Może jakiś koziorożec. Niektóre z was mogą mieć w ogóle jakieś długi do pospłacania. To jest coś toksycznego. Niektórzy z was mogą mieć problemy finansowe z pracą. Jest diabeł, tu jest coś toksycznego. Dla każdego z was będzie co innego. Ale ja tutaj widzę, zwróćcie uwagę na swoje pieniądze i w ogóle co robicie z pieniędzmi. Niektóre z was, lewki, mogą mieć problemy, jakieś uzależnienia nawet z wydawaniem tych pieniędzy. Wy możecie mieć problemy finansowe, możecie poczuć się zostawieni, może was eks wprowadził w kalafiory, jeżeli chodzi o finanse. Ale jest współpraca. Może lepiej. Tu jest jakieś. Tu jesteście z kimś może połączeni. Czujecie, że macie się. Ale to jest diabeł. I teraz tak. Ponieważ to jest diabeł, może dużo się wydarzyło nieciekawych rzeczy. Może się dużo nieciekawych rzeczy w waszym życiu się wydarzyło przez tego diabła. Coś toksycznego, ktoś toksyczny i tak dalej. Wy mogłyście dużo stracić, mogłyście się czuć porzucone, lewki, w ten sposób. Karty również radzą, żeby z tą osobą porozmawiać.
żeby po prostu nawet zaprosić na tą głupią kawę, spotkać się, porozmawiać i załatwić sprawy z tym diabłem. Tutaj będzie jakiś, jeżeli porozmawiacie z kimś, jeżeli normalnie porozmawiacie bez kłótni, bez żadnych żali i tak dalej, to załatwicie sprawy. Zajmie to trochę czasu, ale załatwicie swoje sprawy. To jest wiadomość dla kogoś. Tu może być porozumienie, także możecie się tutaj z tym diabłem porozumieć, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, tu widzę finanse, albo jakieś inne problemy, gdzieś się poczułyście porzucone. Ale z tym eksem, z tym diabłem, z tym czymś toksycznym, jeżeli usiądziecie, porozmawiacie, to tutaj będzie współpraca. Także może, jeżeli coś chce się zakończyć, jeżeli wiecie, że to diabeł, jeżeli działacie z diabłem, nie zostawiajcie tego na jakiejś tam, nie walczcie, nie róbcie jakichś tam walk, tylko po prostu porozmawiajcie, usiądźcie i spokojnie porozmawiajcie o sprawach. To weźmie trochę czasu, ale to pójdzie do przodu, sytuacja pójdzie do przodu, warto porozmawiać, bo dojdziecie do porozumienia. Aniołki, co nam chcą powiedzieć? Zobaczmy, co aniołki jeszcze nam chcą powiedzieć. Ktoś tu z was może bardzo działać, jeżeli chodzi o naturę. Może praca jest związana z naturą, ze zwierzętami, ze środowiskiem, z czymś tam. Wy jesteście takimi aniołami ziemskimi, w sensie zajmujecie się planetą, Ziemią i tak dalej. Wy chcecie ochraniać tą planetę, uczyć na temat natury, uczyć na temat, jak zachować tą planetę, jak dbać o naszą planetę Ziemię i tak dalej, o zwierzęta, o rośliny i tak dalej. Także dużo z was letki może mieć zdolności. Skupcie się na tym również. To jest wiadomość dla kogoś. Związek z tym diabłem, tu jeszcze jest nadzieja. Będzie można to uzdrowić dla niektórych. Musicie po prostu wyobrazić sobie i tego partnera. Tu może być jakaś sytuacja toksyczna między wami. Poczujcie, co ta karta mówi, żeby po prostu uleczyć również ten związek. Niektóre z was, lewki, będą miały szansę uleczenia tego związku. I wyobraźcie sobie, że jesteście razem i jesteście otoczeni jakimś pięknym światłem. I poczujcie to, że to światło leczy wasz związek i was. Mi się wydaje, że tu jest szansa z tego diabła coś zrobić. Tu z tego coś może wyjść. Nie wiem w jakiej sferze, ale wy możecie, tutaj ktoś się poczuł odepchnięty, odrzucony, ale wy możecie dalej popracować. Skupcie się również na naturze, na zwierzętach, na roślinkach, na planecie Ziemi. Dajcie szansę, umówcie się na kawę. Tu dalej mi wychodzi, że możecie być soulmate'ami. Także i ja jeszcze do końca, i ja jeszcze w tym wrześniu nie widziałam takiego ostatecznego końca. Także mi się wydaje, że w jakimkolwiek związku jesteście, jak beznadziejnie może jest, jak beznadziejnie widzicie tą osobę i tego człowieka, dajcie jeszcze szansę na taką prawdziwą rozmowę. Pamiętajcie, na pierwsza karta, która wyszła, był As Mieczy. I to jest karta prawdy. Także może warto jeszcze porozmawiać, ale to porozmawiać szczerze. I postawić kawę na ławę i powiedzieć, jak jest. Bo wy się też tutaj widzę, wy się też blokujecie, też nie chcecie o czymś, nie chciałyście, lewki, o czymś rozmawiać. Także słuchajcie, to jest czytanie ogólne. Jest taka ogólna energia. Pomyślcie, zobaczcie i skomentujcie, czy cokolwiek rezonuje z wami, kochani. A ja się już żegnam. Miłego września wam życzę. Jakiekolwiek macie pytania, nie bójcie się, piszcie do mnie. Macie na mojej stronie, poniżej jest link do mojej strony. Tam macie wszelakie kontakty, jak możecie się ze mną skontaktować, czy na czacie, czy WhatsAppem, czy mailem. Jakiekolwiek macie pytania, cokolwiek was interesuje, napiszcie do mnie.
Czy chcecie prywatnie czytanie, czy zainteresowani jesteście kartami, zakupem kart, tam jest wszystko na mojej stronie, a jeżeli w ogóle chcecie po prostu wpaść i powiedzieć cześć, też wpadnijcie, zasubskrybujcie się na mojej stronie. Ja tam czasami będę wysyłała wam maile jako jakieś ogłoszenia, cokolwiek. Także dajcie znać, że jesteście, gdzie, kiedy będę miała czas, odpiszę zdecydowanie. Trzymajcie się, kochane lewki, buziaki i miłego września. Słońce jest, będzie radość. Także wszystko będzie ok, wszystko będzie dobrze. Trzymajcie się, lewki, pozdrawiam was serdecznie, pa, pa.